Temat lekcji: wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn. No idziemy, słuchajcie, z kolejnym tematem, omawiając poszczególne pasy ukształtowania terenu, dzisiaj o wyżynach. I chociaż w celach lekcji bardzo ogólnie to napisałam, musimy znać cechy krajobrazu wyżyn oraz budowę geologiczną, to tak naprawdę będzie dzisiaj bardzo dużo informacji, bo no sporo można powiedzieć o tym pasie wyżyn. No i będziemy tak to robić, że omówię poszczególne Wam wyżyny. One się różnią nieco od siebie formami, skałami, tym, co się ciekawego wydarzyło. Więc przypominam, wyżyny kolor żółto-pomarańczowy na mapie leżą w pasie w Polsce Południowej. I teraz po kolei zacznę od Wyżyny Śląskiej. Wyżyna Śląska. Kojarzyć ją powinniście z Górnym Śląskiem, z Katowicami i faktycznie dużo o tym będziemy mówić. Wyżyna Śląska graniczy z równiną opolską, Wyżyną Woźnicko-Wieluńską i Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, o której będziemy mówić, i z Kotliną Oświęcimską. W podłożu ma platformę paleozoiczną, a najwyższym wzniesieniem jest Góra Świętej Anny. No jestem na wyżynach, to nie jest wysoki szczyt, jego wysokość 408 metrów nad poziomem morza. Geologia, to co najtrudniejsze. Zaczynamy jak zwykle od dołu. Ja opowiadam, wy od myślników piszcie sobie najważniejsze wydarzenia w budowie geologicznej Wyżyny Śląskiej. Od Dewonu rozpoczęła się tutaj orogeneza hercyńska i powstało zapadlisko górnośląskie, czyli mamy tutaj początek tej orogenezy. W karbonie, o czym już uczyliśmy się przy surowcach, powstały, był bardzo gorący, tropikalny klimat, powstawały pokłady węgla. W przypadku Wyżyny Śląskiej wskazałabym to jako najważniejsze wydarzenie w tym czasie i w ogóle w geologii, bo ono dzisiaj świadczy o wyglądzie i tym, jak się żyje na tej wyżynie, bo wiecie, że Śląsk słynie nam z węgla. W mezozoiku były transgresje morskie. Zobaczcie, któryś raz cały czas utrwalamy to sobie. Zalewa Polskę morze, dlatego osadzają się skały, które powstają w warunkach morskich. Wapienie, margle, kredy, piaskowce. Te skały będą też determinować wygląd tej wyżyny. No i wybrałam Wam jeszcze jedno w pleistocenie wydarzenie do tej wyżyny, więc ona w zlodowaceniu południowo-polskim była przykryta lądolodem. Dzisiaj pozostały już jedynie fragmenty moreny dennej z tego zlodowacenia. Z tego zlodowacenia właśnie mam osad, który przeważa na tej wyżynie, i są to piaski. Tych piasków jest tutaj bardzo dużo, a największy piaszczysty obszar w tym rejonie to jest pustynia błędowska. Popatrzcie na zdjęcie, zachęcam, jak będziecie w tych rejonach, żeby na tą największą pustynię z piasków luźnych pojechać. Oczywiście nie kojarzymy tej pustyni tak, jak kojarzycie Saharę czy pustynię w Łebie, w Słowińskim Parku Narodowym. To są nieco inne piaski, widzimy po kolorze, po strukturze, z domieszką żwirów, ale no, pustynia jest. Na Wyżynie Śląskiej przeważają gleby bielicowe i płowe. I teraz gleba bielicowa to jest gleba, która przeważa na piasku. Najczęściej tam występuje. Stąd zobaczcie, przed chwilą powiedzieliśmy, skąd się wzięły te piaski, dlatego tu gleba bielicowa. Przypominam Wam w tym momencie, powinniście na profilu glebotwórczym zawsze glebę bielicową rozpoznać. Ona ma ten charakterystyczny, biały poziom wymywania i stąd to bielicowanie i nazwa tej gleby. Na mapie gleby bielicowe, kolor żółty. No i zwróćmy uwagę, jest ich trochę na tej Wyżynie Śląskiej, ale oczywiście znaczący udział w tym rejonie mają też gleby antropogeniczne. No, wysoka urbanizacja tego rejonu nieco nam zmieniła te gleby. Jeśli chodzi o klimat, to zauważam tutaj z takich wyjątkowych rzeczy jedynie nieco wyższe opady. Zwróćmy uwagę na izochiety, one tutaj mają ciemniejszy kolor barwy, czyli troszkę więcej jest tych opadów niż na ogół w Polsce, między 700 a 800 mm.
Wyżyna Śląska to teren najbardziej zurbanizowany. Mamy tutaj wielkie aglomeracje, o których będziemy się uczyć w sieci osadniczej, jak się nazywa, ile tu mieszka ludzi. Pamiętajmy o tym, że wpływ człowieka będzie tu bardzo duży i będzie tu silne zanieczyszczenie powietrza. Przez Wyżynę Śląską przebiega dział wodny i to jest ta pierwsza mapa. Przypominam Wam, że mamy dwa dorzecza, Wisły i Odry i dokładnie przez Wyżynę Śląską biegnie granica, czyli ze wschodniej części Wyżyny wody wszystkie spływają do Wisły, a z zachodniej do Odry. Poza tym w tym rejonie mamy problem z dostępem do wody. Mówiliśmy sobie o tym, że w Polsce mamy bezśnieżne zimy, stosunkowo nieduże opady i ten poziom wód jest niewystarczający. No to tym bardziej w tak wielkiej aglomeracji. I pewnym ratunkiem dla niej było zbudowanie zbiornika Goczałkowickiego na południe od Katowic, który zaopatruje ten region w wodę. No i teraz o Przemyśle Wyżyny Śląskiej musimy sobie przypomnieć, co jest w tym rejonie wydobywane. Więc macie przede wszystkim, jak Śląsk, to węgiel kamienny. Pamiętamy o tym w całym górnośląskim okręgu przemysłowym. Skoro węgiel, to mamy też elektrownie, które będą wytwarzać energię na bazie tego węgla. Mieliśmy tu też kopalnie cynku i ołowiu, Olkusz, Jaworzno i rudy żelaza w Częstochowie. To tak tutaj już na granicy jestem Wyżyny Śląskiej i krakowsko-częstochowskiej. No to przechodzę od razu do niej. Punkt drugi, Wyżyna krakowsko-częstochowska. Jak widzimy, ciągnie się tak z północnego zachodu na południowy wschód i pięknie między Częstochowem a Krakowem tworzy krainę dosyć malowniczą i zaraz powiemy sobie dlaczego. Zobaczcie w nagłówku, napisałam drugą nazwę tej wyżyny. Często tak się na nią mówi, na Wyżynę krakowsko-częstochowską, że to jest Jura. Od tej lekcji musisz zapamiętać. Mówi się tak, dlatego że właśnie w Jurze i Kredzie w płytkim morzu, czyli podczas tego zalania, o którym już nieraz Wam mówiłam, osadzały się wapienie ponownie, dolomity, margle oraz skamieniałości amonitów, które na tej wyżynie można spotkać naprawdę po prostu spacerując sobie po skałkach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jak się wybierzecie na wycieczkę, patrzcie dokładnie pod nogi i amonity są tam faktycznie odciśnięte. Oczywiście mieliśmy także ruchy górotwórcze na Wyżynie. No i rzecz ostatnia, która tutaj coś wywarła duży wpływ, to jest znowu w pleistocenie, zlodowacenie i zostało nam troszkę w strefie peryglacjalnej przed lądolodem usypanych tu troszeczkę lesów. Na naszej mapie, przypominam, jak ją sobie uzupełnialiśmy, na wzdłuż wyżyny mamy zaznaczone ładnie takie złoże rudy cynku i ołowiu. Tak, przed chwilą Wam mówiłam, że to na granicy Wyżyny Śląskiej i krakowsko-częstochowskiej. Poza tym mamy tutaj surowce skalne, wapienie, margle i dolomity. To, co macie pamiętać na zdjęciu, jak zobaczycie, to, że przede wszystkim Wyżyna krakowsko-częstochowska słynie z wapiennych ostańców, czyli takich skał, które pozostały na tym terenie jako ostatnie. Pozostałe części zostały zniszczone, podlegały procesom erozji, a takich wiele ostańców w tym rejonie wapiennych nam właśnie tworzy ten piękny krajobraz. Jeżdżąc po tej wyżynie licznie możecie spotkać skałki, to jest raj taki dla wspinaczy, dla osób, które może nie chcą się bardzo zmęczyć, a zobaczyć piękne widoki. Na pewno ta wyżyna jest godna polecenia. Skoro mam tutaj te wapienne skały, to oczywiście będą się nam tworzyć procesy krasowe, w tym ta największa forma, czyli jaskinie. Wyżyna krakowsko-częstochowska będzie jednym z największych skupisk jaskiń w Polsce. Na zdjęciu macie jaskinię Łokietka, która znajduje się w Ojcowskim Parku Narodowym. No i gleby.
Patrzymy sobie na mapę, nadal mamy kolor żółty, czyli znowu Bielice z tym białym poziomem wymywania, ale znajduje się tutaj gleba bardzo charakterystyczna dla pasu wyżyn i to jest rędzina. Rędzina, której skałą macierzystą jest wapień, margiel lub dolomit, ale przede wszystkim ten wapień chcę, żebyście sobie zapamiętali. I popatrzcie na profil gleby. Na białych skałkach, u góry skały zwietrzane, miękkich, bardzo dobre warunki do tworzenia się poziomu próchnicznego i powstaje rędzina, która jest glebą żyzną. Na naszej mapie to jest kolor fioletowy. Tu malutkie kawałki, zobaczcie, za chwilę dojdę do wyżyny, gdzie więcej o rędzinach powiem, ale one się już to po raz pierwszy pojawiają. No i mam też troszkę koloru brązowego, czyli gleb brunatnoziemnych, one też mogą występować na lesach lub glinach. Tutaj mówiliśmy na początku, że troszkę tych lesów z klimatu peryglacjalnego jest. Jeśli chodzi o klimat, to dalej mam troszeczkę wyższe opady w tym rejonie. Średnie temperatury za to są nieco niższe od średniej w Polsce do 1 stopnia, co jest charakterystyczne tutaj dla tej Polski południowej. W wodach ciągle nam się ciągnie tutaj ten dział wodny między dorzeczem Odry a dorzeczem Wisły. I jako ciekawostka pokazuje, że z tej wyżyny także wypływa znacząca długa rzeka w Polsce, Warta. Na terenie wyżyny znajduje się przecudny Ojcowski Park Narodowy. Popatrzcie na to zdjęcie w środku przeze mnie zrobione. Całkiem niedawno tam byłam, na koniec października, któryś raz już z rzędu, ale pierwszy raz byłam w takich kolorach jesiennych w tym parku narodowym. Bardzo Wam polecam na wycieczkę. Jest to najmniejszy park narodowy w Polsce, dobrze, żebyście to sobie zapisali. No i taka wycieczka jedno-dwudniowa w całości wystarczy, by się dobrze zapoznać z formami, które są w parku. W logo mamy nietoperza. Skoro uczyliśmy się, że na tej wyżynie jest dużo jaskiń, to też on będzie tam takim stałym mieszkańcem tej wyżyny. Piękno tego parku narodowego to jest praca rzeki o nazwie Prądnik. To on wyżłobił tutaj cudowną dolinę. Można się nią spacerować, oglądać skały w różnych kształtach, wspiąć się też na górę, żeby zobaczyć widok. A na zdjęciu z prawej strony jedna z najbardziej znanych skał, Brama Krakowska. A drugą znaną skałą oczywiście jest to miejsce w Parku Narodowym, Maczuga Herkulesa. I to jest też ten ostaniec wapienny. Cały czas nam tutaj towarzyszą te przepiękne białe skały. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska ma też duży udział w historii. Ja nie będę mówiła o historii, pokazuję Wam tylko szlak Orlich Gniazd. Proszę zapiszcie, żebyście wiedzieli, że on wiąże się z tą wyżyną. No i o ile może zamki nie za bardzo interesują geografów, to w tej krainie geograficznej zachwycające jest to, że one wykorzystały wygląd i budowę geologiczną właśnie tej wyżyny i bardzo często te zamki wkomponowane są w krajobraz wyżyny i zbudowane po prostu na tych wapiennych skałach. Tu na zdjęciu zamek w Ogrodzieńcu, przecudny, można podziwiać zarówno zamek, jak i skały ze świetnym widokiem. Bardzo dużo atrakcji jest też teraz wokoło zamku Ogrodzieniec, także tam pojedźcie. Następna wyżyna jest bardzo niedużej wielkości i zwróćcie uwagę na tą pierwszą mapę. No, wydaje się też mało ważna, ale my na geografii, zwłaszcza z jednego powodu, mówimy o Niecce Nidziańskiej i za chwilę Wam powiem dlaczego. Niecka Nidziańska między wyżyną krakowsko-częstochowską a wyżyną kielecką płynie przez nią Nida. Wrócę jeszcze raz do tej mapy, żeby pokazać Wam tą Nidę i stąd pochodzi nazwa też tej wyżyny. Najwyższe wzniesienie, Biała Góra, 416 metrów nad poziomem morza. Znowu ta nazwa, zobaczcie, w szczycie wskazuje nam na wygląd skał, a przez Białą Górę przebiega taki ciekawy tunele kolejowe.
No i teraz zobaczmy do geologii. Więc tak, znowu jestem w tych transgresjach morskich i w tej wyżynie także. Właśnie to zalanie morzem sprawia, że powstają tu wapienie, piaskowce i margle. Dzieje się tak w kredzie. I ta kreda będzie tu główną pamiątką w postaci skał, które budują tą wyżynę. W Pleistocenie mieliśmy dwa zlodowacenia i z nich zostały nam osady polodowcowe, piaski, gliny i pokrywy lesowe. No i zatem glebą, która tutaj króluje, jest rędzina. Już o niej mówiliśmy, także gleby płowe i mady, ale skupiam się na tej rędzinie. I mówiłam Wam, że jak uczę o czymś, co się dzieje na Niecce Nidziańskiej, to przede wszystkim właśnie o tym, że tam są rędziny i urodzajne gleby. Spójrzcie na zdjęcie, tam praktycznie nie ma lasów, dlatego że jest tak ważny teren rolniczy, nie ma też, nie jest silnie zurbanizowany, to jest po prostu silnie rolniczy charakter. Skoro jest dobra gleba, będą też uprawy, które wymagają żyznej gleby. Więcej powiemy o tym przy rolnictwie. Dzisiaj zapamiętujemy Niecka Nidziańska, to przede wszystkim urodzajne rędziny. W okolicy były też wydobywane surowce, te, które się wiążą jakby z geologią tego obszaru, więc macie te wapienie i gipsy w Pińczowie. Zobaczcie, znalazłam zdjęcie archiwalne, jak to już od dawien dawna wydobywało się w taki prymitywny sposób te wapienie. Mieliśmy też siarkę w okolicy Grzybowa. No i ostatnia na dzisiaj, Wyżyna Lubelska z Roztoczem. Jestem już na wschodzie Polski i omawiam razem te dwie wyżyny. Charakterystyczne momenty w geologii to jest... Wracam do karbonu i na tej wyżynie, podobnie jak na wyżynie śląskiej, tworzą się pokłady węgla kamiennego w Bogdance. Znowu mamy w kredzie transgresję morską. Po raz kolejny pojawią się tu wapienie i margle. I trzecie ważne wydarzenie, które Wam wskazuję, to jest zlodowacenie tej wyżyny i z niej, z klimatu peryglacjalnego, będę miała pokrywy lesowe, które akurat przy tej wyżynie będą jeszcze ważniejsze niż wapienie, koniecznie to napiszcie. No i właśnie, te pokrywy lesowe z klimatu peryglacjalnego, przywiane tutaj pyły osadzone, tworzą pokrywę lesową, w której w wyniku działania wód opadowych powstają wąwozy malownicze, piękne, cudowne, wielka atrakcja turystyczna tego regionu, żeby tymi wąwozami lesowymi się przespacerować. Uwaga, to jest z wykrzyknikiem, na Wyżynie Lubelskiej są wąwozy lesowe. No i znalazłam ciekawostkę. W 2021 roku, w styczniu, to się wydarzyło, że jednym z takich wąwozów stwierdzono, że położymy takie betonowe płyty. Podobno prosili o to mieszkańcy, różne relacje czytałam. Jedni chcieli, drudzy nie chcieli, zrobiono. No nie wiem, jak Wy to oceniacie. Dla mnie wygląda to po prostu paskudnie, ohydnie i w ogóle zepsuło cały wygląd tego wąwozu, więc kochani, te miejsca, które natura dla nas stworzyła, zostawiajmy w naturze, bo to już są nieodwracalne zmiany. No i teraz ten szczególny charakter wąwozów lesowych i z tym, że to słowo les macie kojarzyć bardzo dobrze z tą wyżyną, sprawia, że mamy tutaj naszą wyjątkową glebę o nazwie czarnoziemy. Napiszcie proszę ją na początku. To jest ten taki kolor ciemno-szary i widzimy, że we wschodniej Polsce troszeczkę właśnie tych czarnoziemów jest. Ukraina ma więcej szczęścia pod tym względem, ma zdecydowanie więcej czarnoziemów. My tutaj i tak cieszymy się z tych kawałków, ponieważ przez to będzie to najważniejszy nasz jeden z regionów rolniczych w Polsce. Do tych czarnoziemów najlepszej gleby na lesach, a jeszcze na profilu, pamiętajcie, czarnoziem, połowa profilu, właściwie to profil próchniczny, urodzajny, czarny i leżący na lesach.
Mamy jeszcze inne dobre gleby, więc zobaczcie, poza czarnoziemami macie jeszcze rędziny, gleby brunatne, mady. Wszystkie z tych gleb są dobre rolniczo, czyli kolor fioletowy, rędziny, kolor brązowy, brunatny i to tworzy taki porządny charakter rolniczy właśnie tej wyżyny. Tu będą wiele najlepszych upraw w Polsce i pszenica, i buraki cukrowe, i chmiel to będą charakterystyczne uprawy. O tym sobie jeszcze powiemy w rolnictwie. No dobra, ekspresowo dzisiaj przejechałam, przepraszam troszkę, jestem zakatarzona. Jeśli za szybko, to musicie cofać i zatrzymywać. Dziękuję za dzisiejszą lekcję.